mistrzowie! Przyszli oczywiście mistrzowie rock'n'rolla. Zaraz tutaj będzie szkoła tańca Emotion się prezentowała. Muszą zwrócić uwagę na tych wspaniałych tancerzy, ponieważ myślę, że wśród nich jest niejedna gwiazda, która może dalej kontynuować swoją karierę. Zapraszamy troszeczkę do tyłu, tak? Hangurki wyskakują teraz troszkę do tyłu. A na scenę oczywiście zapraszamy dwie pozostałe grupy, które... Trzy, przepraszam, pozostałe grupy, które wcześniej wystąpiły, czyli Krasnoludki, Słoneczka i... Tygryski. Krasnoludki, Słoneczka i Tygryski. I zapraszam na scenę władze samorządowe miasta Warki, żeby oddały klucz do urzędu dzieciom. Jest z nami pan burmistrz Dariusz Giska, zapraszam pana burmistrza, jest wiceburmistrz pani Teresa Knysia, zapraszam. Jest przewodnicząca rady, pani Aldona Rzeźnik, zapraszam. Szanowni państwo, od tego momentu już wszystko będzie zgodnie z scenariuszem. To tutaj Andrzej mówił wcześniej, że to była taka akcja spontaniczna, ale w tej chwili już mamy słońce zamówione, pogoda jest zamówiona, także bawimy się do późnych godzin popołudniowych. Mam nadzieję, że te wszystkie atrakcje, które przygotowaliśmy dla waszych milusińskich, przypadną im do gustu, ale moi drodzy, jesteśmy po pierwszej części. Wspaniały występ naszych wspaniałych artystów, najmłodszych artystów. Jeszcze raz wielkie brawa dla nich poproszę. W niełatwych warunkach, tutaj Andrzej podpowiada, zgadzam się, ale moi drodzy, jesteśmy wszyscy chyba dumni i z wielką przyjemnością przekażemy takim młodym artystom i naszym młodym pociechom ten klucz do naszego fantastycznego miasta. Dobrze, moi drodzy, przy wielkim aplauzie publiczności przekazujemy dzieciom klucz do naszego miasta. Brawo! Chodźcie tutaj. Proszę do klucza. Potem do klucza poprosimy, tak? Rozumiem. Widziałem, że jednak lepiej wam szło w rock'n'rollu, twiście i innych tańcach. Brawo dla nich! I nasza wspaniała młodzież rządzi dzisiaj na wareckim rynku. Super. Dziękuję bardzo. Wielkie, wielkie jeszcze raz brawa dla naszych wspaniałych artystów z Kubusiowego Przedszkola. I oczywiście, dobrym zwyczajem jest to, że dla wszystkich naszych wykonawców są nagrody niespodzianki. Dla przedszkolaków i z niepublicznego przedszkola Kubusiowego i dla samorządowego przedszkola naszego, które za chwilę się zaprezentuje, mamy dla wszystkich grup Chusty Klanza, żeby integrować, bawić i tak dalej. Także poproszę tutaj też pana burmistrza może o przekazanie chust opiekunkom. Teraz się będzie działo, bo dowiedziałem się, bo wchodzą poczki na scenę. Poczki na scenę wchodzą i co nam zatańczą, słuchajcie, do jakiej muzyki? To na pewno będziecie się wspaniale bawić, ponieważ będzie to Sławomir! Tylko do godziny 15 jest to sprawnościowy działający. Żeby skorzystać z tego toru, trzeba podejść tutaj do niebieskiego namiotu przy scenie. Tam pobiera się specjalną mapkę szlaku, mapkę toru i zdobywa się 6 punktów na tym torze. Wielkie brawa dla nich!
Dobry pomysł.